Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. Słuchajcie, skończyła mi się przerwa i słuchajcie, wracam do was z nagrywaniem. I słuchajcie, bardzo, ale to bardzo się za wami stęskniłem. I słuchajcie, przedstawię wam mój pokój, bo już mam. No tak, słuchajcie, tam jest biurko narożne, tam właśnie będziemy sobie nagrywać gierki. Tam jest mój misiu, który dodaje takiego jakby klimatu. I słuchajcie, to teraz może przejdźmy do planu nagrań, ponieważ przygotowałem sobie plan nagrań, kiedy i co będzie się pojawiać. To tak. Od 8 godziny, znaczy o 8 godzinie, będą się pojawiać gry dla dzieci. Czyli tak, na przykład Rexio, Scooby-Doo i takie typu rzeczy, nie? A już o godzinie 15 do godziny 17 będą się pojawiać gry takie już dla starszej widowni, ale dla takiej widowni, którzy mają na przykład 15-14 lat, tak? A o godzinie 19 do godziny 20 będą już gry takie dla 18, którzy już mają 18 lat. Więc słuchajcie, o godzinie 19 mówię to do młodej widowni, znaczy do małej widowni, takich bardziej dzieci, tak? Że słuchajcie, o 19 nie wchodźcie na ten kanał, bo o 19 właśnie do 20 będą gry takie dla starszej widowni, czyli od 18 lat. Więc tak, słuchajcie. O 8 godzinie będą gry takie jak już wspomniałem, Rexio, Scooby-Doo, tak? O 15 godzinie będzie gra Spyro, ponieważ rozpocząłem tą serię i chciałbym ją skończyć, tak? Żeby po prostu, wiecie, żeby po prostu coś nie było, że po prostu czegoś nie skończyłem, tak? No. Więc o 15 godzinie będzie gra Spyro, o 17 godzinie będzie gra Lego Władca Pierścieni na 100%, ponieważ jeszcze nam trochę tam zostało tych klocków do zdobycia i te postacie i takie typu rzeczy, nie? Więc właśnie postaram się nagrać Lego Władca Pierścieni, tylko nie wiem jak to będzie wyglądać, ponieważ ta gra ma troszkę takie jakby błędy, ponieważ się trochę ta gra zacina i jakby no ma trochę takie błędy w sobie, że na przykład czegoś nie możemy zdobyć, tak? Ponieważ jak mogliście zauważyć na niektórych z moich odcinków, tam czegoś na przykład nie mogliśmy zdobyć, bo na przykład klosek podskakiwał sam do góry i nie mogłem go popchnąć, nie? Więc to była tragedia. No. Więc jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to o godzinie 16 będzie gra Lego Władca Pierścieni, a jak nie pójdzie dobrze, no to wtedy będzie jakaś inna gra Lego. A o godzinie 19 będzie gra, uwaga, na PS5. Spider-Man Miles Morales. Ta gra wyszła rok temu lub 2 lata temu, nie wiem, nie pamiętam kiedy, ponieważ tą grę zakupiłem w tym roku, dokładnie to nie pamiętam kiedy, ponieważ pomyślałem sobie, że skoro wychodzi gra Spider-Man 2 właśnie z Milesem i Peterem Parkerem, no i tam z Venomem, tak? Więc postanowiłem, że sobie przypomnimy trochę tą historię tego Milesa i potem będę dla was nagrywać tą
dwójeczkę, nie? A o 20 godzinie to troszkę tutaj mam taki dylemat, ponieważ albo będę nagrywać właśnie znowu tą grę Spidermana, albo będę nagrywać Hogwarts Legacy, ale jeszcze nie wiem. Znaczy, wolałbym nagrywać tą grę o 19 i o 20, ponieważ chcę ją tak jakby szybko zakończyć, ponieważ do 20 października no już nie zostało tak dużo czasu, nie? No właśnie. Ale to jeszcze zobaczymy. Ja jeszcze muszę o tym pomyśleć. Ale o 15 na pewno będzie gra Spyro. Chociaż w sumie ta Spyro to też ma jakieś błędy. Ja nie wiem, słuchajcie. Wszystkie gry, które kupię na streamie, mają jakieś błędy, słuchajcie. Naprawdę. Albo słuchajcie, kupię grę Spyro na PS5. Znaczy na PS4 i wtedy ten nie będzie miała błędów takich. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli taki plan Wam się spodobał, znaczy się, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz, co o tym wszystkim sądzicie. I możecie również napisać, czy cieszycie się, że wracam, czy tak średnio się cieszycie. Może już znudziliście się tym czekaniem i po prostu już jakby odeszliście stąd, z tego kanału. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Ponieważ słuchajcie, teraz mam jakoś 600 ileś tam subskrypcji, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. I również słuchajcie, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które tutaj piszecie, ponieważ pod na przykład grą Lego Marvel Super Heroes, kiedy wracasz, albo takie typu rzeczy, nie? Naprawdę słuchajcie, to jest bardzo, bardzo miłe. I słuchajcie, wracam, jak wszystko dobrze pójdzie. Ale mam nadzieję, że już wszystko dobrze pójdzie, ponieważ już teraz mam swój pokój. Więc teraz po prostu trzeba wziąć się w garść i nagrywać dla Was filmy. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja teraz lecę Wam, znaczy dla Was, nagrywać gry. I do usłyszenia. Cześć.